Wielkie brawa oczywiście. Przywitajmy brawami. Młode, szalone artysty. Szanowni Państwo, dzień dobry. Ogromnie mi miło, że możemy towarzyszyć Państwu w ten ostatni dzień wakacji i pierwszy dzień września jednocześnie. Trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby taka cudowna, słoneczna aura towarzyszyła nam jak najdłużej, żeby to lato trwało jeszcze tak powiedzmy przynajmniej do końca września, żeby dodało trochę tego słońca dzieciakom, które jutro rozpoczynają swój kolejny rok nauki szkolnej. Zaprezentujemy się Państwu najpierw z piosenką Rock and Roll in Love i mam nadzieję, że obudzimy w każdym z Państwa odrobinę rock and rollowej duszy. Widzieliśmy, jak fantastycznie bawili się Państwo na występie artystów poprzedzających nasz koncert. Liczymy na to, że i na naszym koncercie będziecie się Państwo świetnie bawić. Mogę zagwarantować, że ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby tak właśnie było. Szanowni Państwo, szalone ze studia artystycznego Katarzyny Panicz, szalone małolaty. Dziękuję.
A do tej piosenki mamy szczególny sentyment, ponieważ zaledwie 2 miesiące temu, na początku lipca bieżącego roku, dzięki tej piosence nasi podopieczni wrócili z międzynarodowego konkursu piosenki na Litwie z główną nagrodą tego festiwalu, ze złotym Grand Prix, a rywalizacja była ogromna, ponieważ uczestnicy z aż 19 krajów świata brali w tym festiwalu udział, dlatego wielkie, wielkie brawa dla naszej elbląskiej młodzieży za to, że tak godnie reprezentują nasze wspaniałe miasto na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale też międzynarodowej. A dzisiaj posłuchacie też Państwo nie tylko numerów zaśpiewanych przez całą grupę, ale posłuchacie też, jak niezwykle utalentowanych mamy solistów i jak pięknie potrafią oczarować swoimi dźwiękami publiczność. Jedną z takich solistek jest Gabrysia Pawłowska. Gabrysia jest między innymi laureatką Nagrody Specjalnej na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, którą było nagranie autorskiego singla. Mam nadzieję, Gabryniu, że niedługo będziemy mogli posłuchać swojej piosenki. Dostała też nagrodę jury, specjalną nagrodę dyrektora festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Gdynia Open w Gdyni w zeszłym roku. No i muszę przyznać, że sama jestem wielką fanką talentu Gabrysi. Jestem przekonana, że bardzo wielu z naszych młodych artystów kiedyś będzie wydawało swoje płyty, a ja mam nadzieję te wszystkie płyty kupować. Zapraszam na scenę Gabrysia Piotrowska w piosence Olivii Rodrigo Vampire. Jeden, dwa, trzy. Thank you.
mimo po prostu własnego głosu. Lekkę znowu usłyszycie Państwo sobie Julkę Jabłońską. Julka pierwszy raz brała udział w festiwalu w życiu chyba wokalnym w tym roku. I mimo tego, że była debiutantką, otrzymała wyróżnienie, dlatego mam nadzieję, że Państwo zrozumieją, skąd tak szybkie docenienie jej niezwykłego talentu. Julka zaśpiewa nam piosenkę z repertuaru, o, troszkę, z repertuaru Alice Carter, No Moves. Jest to piosenka o niezapuszczaniu korzeni. Jednak mam nadzieję, że Państwo pamiętać, że ich korzenie są właśnie pewne. Ja jeszcze mam taką prośbę, czy możemy sprawdzić mikrofony, bo to jest bardzo ważne dla zespołu, bo młodzież nasza śpiewa na głosce. Ja bym chciała, nie wiem, czy pan ma ponumerowane te mikrofony?